Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Warface. Dzisiaj gramy w misję specjalną, którą od niedawna mamy dostępną w tej naszej gierce Warface. No i zobaczymy, czy uda nam się przejść. Znaczy, wcześniej ją próbowałem, ale niestety ciężko poszło. Czy to też... O, strzelam, widzicie, strzelam do nikogo. Ciężko mi poszło ze względu na to, że może dlatego, że mój dzieciak dzisiaj miał urodziny drugie. No wiadomo, troszkę imprezka była. Rodzina ogólnie. Wiecie. No i pomyślałem, że jeszcze tak na noc nagram jakiś odcineczek na niedzielę. Więc próbuję coś. Co to do cholery? Przecież ja nic nie naciskałem. No i próbuję coś dla was nagrać. Koniu nagrywam. Że tak powiem, to wiesz, o co chodzi. Prosiłeś mnie. A szczerze długo nie nagrywałem, wiesz? Warface'a. Dzisiaj chwileczkę pograłem. Tak sobie sam, poza nagrywaniem. Chciałem sobie przypomnieć, jak się gra. A co ty w ogóle taki jakiś tu stoisz? Myślisz, że nie dostaniesz ode mnie w dupala? Zobacz. Jak go udupił! Jak śmiecia. Dobra, no biegniemy dalej. Nie odwracaj się nigdy plecami do przeciwnika. Kurwa, nogę ci urwało, chłopie. Chłopie! Chłopie, normalnie. No dobra, no. No słyszałem, gdzieś tam ktoś mi pisał w komentarzu, że nie pamiętam kto, że ta misja jest trudna, no. Doszedłem troszeczkę za to, do tej dziewiczki. Zabili mnie pałką. Nie, jakieś lasery mnie wydźgały. Nie mam w ogóle monet, także nawet nie mam jak się odrodzić. Wykorzystałem wszystko dzisiaj, bo dzisiaj, jak mówiłem, już grałem i się ratowałem monetami. Ale dobrze mi szło na te zwykłe misje, na Versusie, tak? Nie, sorry, nie na Versusie, na kooperacji. Bo jak na przykład graliśmy w czwórkę, to oczywiście moja przewaga, znaczy zabójstw, była dwukrotnie wyższa niż druga osoba. Także coś to znaczyło, że nie jest taki zły. Mocni są ci goście, bo zazwyczaj siadali w takim szczele, po głowie zaraz siadali. Ja tu mam mocny magazynek, to ja mogę ich tam pakować. Zainstalowała w tej bazie automatyczne wieżyczki. Mieliśmy okazję oglądać je w akcji podczas kampanii na Bliskim Wschodzie. Ja nie miałem okazji. To najprostszy model znany. Oh, fuck you. Ale pakowałem się w gówno. Jezus, co ja żem zrobił? Wiedziałem, że mnie zabiją. Jezus, po co ja tu szedłem? Zapomniałem sobie, że tutaj tak jest. Ale odżywi mnie. Odżywi. Odratował. Strzelam po swoich. Uratuj mnie. O, dzięki wielkie. O, co ty tu? To w ogóle... W ogóle wymieniłem sobie kamizelkę na lepszą, na jakąś tam specjalną kamizelkę. Troszkę poszperałem po sklepie. Znaczy to, no, nie za prawdziwe pieniądze to kupowałem, bo stwierdziłem, że ja nie będę inwestował jeszcze w gry za prawdziwe pieniądze. Ale takie miałem tu zbierane i z gry i udało mi się niektóre zakupić, jakieś rzeczy. Więc postanowiłem zakupić sobie nową kamizelkę. Sobie tu wyjdę z boku, bo... O właśnie... Dużo ich tu biega, tych gnojków. Pięknie. Nie wiem, czy ten laser to jest taki, że on po prostu... A macie! Szybko przeładowywuj, bo tutaj jest normalnie sieczka już szeroka. Co to do mnie strzela? A już chyba nic, ten laser chyba do mnie strzela.
Ale się rozkojarzę. Kurde, przeładowuję. Pełny magazynek przeładowuję, prawie pełny. Tu gdzieś to oszalony. Wchodzicie na niebezpieczny obszar. Zaczekajcie, a nasi funkcjonariusze odeskortują was do wyjścia. W ogóle jestem w jakimś wulkanie. W wulkanie jesteśmy i tu się podobno dzieją jakieś dziwne rzeczy, mamy to sprawdzić. Nie zdążyłem tak doczytać. Kurde, co to się dzieje? I nie mi się w mózgu. Chyba ten laser nas tak gwałci. O, ktoś mi to uratował. Szybko, szybko. Z pałkami goście biegają i myślą, że są bogami. Śmierć się pojawił tu. Dobra, poszedł spać. Tu jest następny. Co już mi brakło naboi? No nic, muszę się doładować. Ty masz pełno. Ty masz pełno, no to... To nie będę wam dawał naboi, jak macie pełno. Wiadomo, nie? Po co? Dzięki, stary! Chyba do spoznania to trzeba szczerać. Chyba to stać. Ten obszar jest zamknięty. Prosimy natychmiast zawrócić. Dobra, ja to posłaniam w tą stronę. Kurde, ale się tu zleciało. Patrzcie się. Oni mnie biją pałką, to zabiera mi życia. A nie, nie tą osłonę, tarczę, czy to tam. Fuck! Fuck! Ona się rusza. A czemu nie zabija swoich? Nie lubi? Dobra, ja będę tu i osłaniał po bokach. Oni niech się spróbują rozprawić z tym. A, widziałem ci nogę, jak tam wystaje. Ale obrywam coraz bardziej. Masz, skurwolu! Przydałby mi się medyk, żeby mnie coś... Dobra, tam... Tu nie idzie nikt. O, jest, dzięki. Dzięki. Kuźwa, masz, śmieciu. Jeszcze ty, śmieciu. O, fuck, zapomniałem sobie. Właśnie to zrobiłem przedtem. Wybiegłem i to się tak pojawiło. Kurde, i zabiło nam gościa. To nie wiem, czy to nie był medyk. Kurde, ty będziesz pierwszy. Widzicie, odnawia mi się. Odnawia mi się ten, tarcza. To jest to coś. Kurde, jak to dobrze mieć taki automat. Powiem wam, że robi robotę. Uwaga, wchodzicie na obszar zamknięty. Tak, uważamy, bardzo uważamy na waszych ludzi. I zabijamy ich skutecznie. Dobra, jest dalej. Tutaj już nie byłem. Jest nas trójka. Kurczę, może... A nie, czwórka. Czemu mi bijesz, gościu? Nie bij mnie. Wyratowałem wam dupę. Wchodzicie na obszar zamknięty. Jezus, natychmiast znowu? Zawróćcie. Dobra, ja to będę z tej strony pilnował. Jak tu coś...
Ja bym na twoim miejscu tak nie bym uprzedł. Dostałem z tego lasera. Co to? Cholera. Brakło mi. Moje. Leżeć. Tam masz kuźwa gościu za sobą. Widziałeś? Nawet nie widziałeś, że gościu kuźwa jest. Łup. Nie jestem gościem. Ziomek. Ja lecę tam. I przy okazji. Kobie, obrywam kuźwa z tego lasera. Wycofuję się niestety. Jezus Maria, to są coraz mocniejsze te lasery. Fuck you, jak one się pojawiają dziwnie, że nie mogę się schować. Okej, poszedł spać. Fuck, mam coraz mniej życia. Potrzebny tak. Kurde. Robi się coraz trudniej, rzeczywiście. Ten poziom jest niedostępny dla gości. Musimy zaczekać. Ochrona odeskortuje państwa do bezpiecznego pomieszczenia. Kurde, obrywam od tego. Po nogach! Zniknę. Przepier. Kurde, odpadają na ziomki. Widzę, że ta ochrona nas chce eksportować, czy coś takiego. Ja cię tu zabiję. Poszło, poszło, to się rozwali. Dobra. Tu jakiś ziemek. Tam jest jeszcze coś. Coś, co jeździ dziwnie. Dobra. Jezu, znowu mi naboju brakło. O, dziękuję, gościu, pomyślałeś. Ale widzicie, no, rozregenerowała mi się ta kamizelka, tarcza czy coś tam. No trudno jest to tak strzelić, bo się rusza. Ale już iskry lecą. O, teraz ładnie dostało. Z amunicją widzę. Tak, rozwali, ten obszar jest zamknięty. Prosimy natychmiast zawrócić. O, fuck. Seria. Chyba udało mi się rozwalić. Widzisz? Okej, udało się mi to. Fuck you! Robi się coraz gorzej.
Masakra. Stawcie mi kumpla. O kurde. Nie zauważyłem go. A ty co ty tu w ogóle robisz? Ty. Dzięki. Ale farta. Jak tam w ogóle sytuacja? Kurde. Też nie jestem jakoś kiepska. Punktów wam mniej, ale tu dobrze mi idzie. Zabijanie mi idzie dobrze. O Jezus, coraz gorzej. No fuck, on tu jeżdżał. O kuźwa. Przejebane. Pójdę spać. Aha, one jeżdżą po tym. O kuźwa, to tutaj wszędzie jeżdżą. Nie mam moment. Może medyk nie. A kurde. Nie zdążę mnie po prostu uratować. Ale może zaraz jakiś punkt kontrolny będzie, to zobaczymy co się będzie działo dalej. Właściwie dobry z nożem sobie biega chyba na wszystko. Może i lepiej tu się z nożem biega. On woli dźgać wszystkich. No idźcie dalej, bo chcę sobie pograć. Niestety źle sobie poszedłem. I... Bezmyślnie to zrobię. O Jezus, Jezus. Ruchy. Lepiej mi dajcie ten punkt kontrolny. Uwaga! Wchodzicie na obszar zamknięty. Natychmiast go opuścić. Fajnie wygląda, jak on tak rzuca. Jezu. W końcu misja specjalna, no nie ma co się dziwić. To jest inna niż zwykła kooperacja. To jest po prostu trudniejsza, no. O kurczę, są w nim drogi. Oślepię wszystkie. Się wydaje, żeby tak jeden poszedł z tamtej strony. Tutaj tak się podzielili, o tak teraz, może by to tak... Inaczej było, bo by się tamci musieli rozgrupować też. A tak to wszyscy idą w jedno miejsce, jest inaczej, no. Ale nie wiem, no. Chyba wiedzą, co robią. Także jeżdżam, bo o, podjedzie tu. No i co mu zrobisz, jak się zesra? No nic. Na co czekacie? Do windy już. Do windy. Może się pojawi w końcu. Czemu ten ośrodek jest tak silnie chroniony? Spodziewają się, że sam prezydent będzie tu brał gorące... Jestem! Wróciłem do gry. Fajnie.
O Jezus, tutaj to jest pustka. W tym ośrodku obowiązuje stopień bezpieczeństwa gamma. Tu się nie ma gdzie chować. Zostań się na miejscu, czekajcie na przybycie. Ale jest gdzie zabijać. Chociaż tutaj jest jakiś moment, gdzie można się schować. O cholera. Z tej strony nie wyrywa. Gdzie? Co się tu stało? O fuck, tam do mnie strzela. Jezu. Masakra to jest w ogóle. Gościu, ja ci pakuję serię. Kurde, akurat mi się musiało. O, mam cię. Okej. Dostał. Nie widać go, tam by się tak zadymiło. Chowaj się, gościu. Nie przejmuj się mną. O, naładowało się. Tutaj sobie stawę. Pomóż mi się. Tak to trzeba powybijać, bo on bardzo utrudniają. Po głowach. Cholera, obrywam ze mną. Tak. Ślepiło. Ha! Podszedł mi pod strzał. Kurde, idź mi stąd. Te dwa jeżdżą, jeden za drugim. To ośrodek zamknięty. Prosimy go niezwłocznie opuścić. W przeciwnym razie ochrona nie będzie mogła zagwarantować wam bezpieczeństwa. O, jeden poszedł. Zarąbiście. Ale znowu się jakiś tam... Pan jest. Podnosi strasznie kałacha do góry. Będę musiał takimi seriami. Dobra, poszedł pięknie. Chyba mi siadł. Siadać do windy. Super. Uwaga! Wykryto intruza. Tak, wykryto na ciebie. Szanowny gościu, opuść ośrodek albo wobec twojej organizacji zostaną wyciągnięte konsekwencje. Dostaniesz mandat wysokości 251. 6 punktów karnych. Masakra. Ja mam siły już. Dzisiaj byłem w pracy. Sobota, ja byłem w pracy. Dla mnie sobota.
Byłem w pracy, kurde, i powiem wam, że nie mam siły. Te maszyny ale są stare pod przyszłą sobotę nie pracuję na szczęście. Źródło zasilania mają w podłodze, zaraz za osłoną. Najłatwiej je zniszczyć, wrzucając ładunki wybuchowe przez władz. Uwaga! W świetle prawa międzynarodowego wasza obecność tutaj jest nielegalna. Co to jest? Gówny nędzy. Mam cię chyba, patrz. Jeden jebany z dół. Jadę srogo. Kurde. On se lata za nim. No było latać za nim do cholery. Ale już go tu wypuszczę. Poszedł. Cholera, odpadamy i to... To ostro. Co mi tu tam? Zupełnie mi amunicję, spoko. Fuck! Zostałem, nie zauważyłem go, że on tu podszedł. Cholera, on nie ma nawet gdzie się chować. Kurde, odpadliśmy, wszyscy. Chyba, że ma... dom. Apteka. Apteka już zamknięta. Jezus, trudna to jest misja, rzeczywiście. No nic, przegraliśmy. Szkoda, że przegraliśmy. No ale dobra, no to spróbuję następnym razem ją przejść. Już nie będę się męczył. Kurde, najgorszy byłem. Dobra. No to było na tyle, to by było na tyle. Będę kończył ten odcinek, no niestety. Szkoda, że przegrałem. Że przegraliśmy w sumie wszyscy. Okej, no to... Do następnego odcinka. No to na razie. Cześć.